Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Don't Starve Shipwrecked z naszą pandą, której w sumie jeszcze nie wybrałam imienia. Tak, tak w skrócie. I widzę, że mamy problem z jedzeniem. Słabiutko, bardzo, tak, so much. Ale... Dzisiaj chyba sobie ogarniemy tą naszą wyspę. Tak typowo, żeby ją ogarnąć właśnie jakoś, może jeszcze bardziej rozbudować obóz. Może mi się przypomni, co jeszcze musi w nim być. Wygląda to całkiem ciekawie. Tak sobie myślałam wczoraj, że jak dzisiaj będę nagrywać odcinek, to co by na nim zrobić? I właśnie mówię, kurde, może weź tą wyspę ogarnąć. I tu... zrobić farmę, czy farmę, no farmę tych krzaczków i bambusów, żeby tu nie było drzew w ogóle. Drzewa sobie zrobimy na przykład na tej wyspie tu gdzieś, żeby jak był drzewiec, chociaż to raczej będą te drzewa, nie palmy. No ale to też niebezpieczeństwo może z nich być, jakby nie było. Więc no, sobie ją jeszcze dokładnie opłynę tu, żeby ładnie to wyglądało. Co to za dźwięk? Jezu, to chyba psy, tak myślałam. Jakaś zbroja, coś tego, mogę, ja pierkul. Nie mam drewna, ani tego. O Boże! No nie! Szybko! Ja pierdol! Leci! Tu! Dwie liny! To! Zdążyłam. Trudno. Będzie zła psycha. Nieważne. Jedzenie. Jezu. O. Więcej jedzenia. O, jeszcze więcej jedzenia. Ale się zestresowałam. Jak ja dawno nie walczyłam z psami. Ile ich przyleci? Jak to w ogóle wygląda tutaj? Bo ja nie kojarzę. Właśnie, Boże! Boże, to leci! Jezu, to są jakieś krokodyle, aligatory. Jezus Maria. Krokodog. F, pod F. Jezu. Bi. Jeden. Drugi. Mu się zdrowie regeneruje? Chyba tak. No to najsikowo. Dobra, garnek. Raz. Dwa. Dokładnie tak. Trzeba będzie też lodówkę ogarnąć. Tylko, że nie wiem, gdzie są jeszcze linki. Niestety. E,
To jeszcze możemy pójść do maszyny. O, jedzenie. No i pięknie. O, ten kominek trzeba będzie kiedyś zrobić. W sumie... A jeszcze długo, dużo czasu. O, na łódkę. Właśnie, łódka! Trzeba by było ogarnąć jakąś już... O, właśnie coś takiego. No i alchemiczną maszynę też trzeba będzie ogarnąć. Dużo tego. O, to jest właśnie to, z bambusa. Dobra, ale szybko drewno jakieś. W sumie mam łopatę gdzieś, tak? Mam. Pięknie powykupujemy. Żeby to tak brzydko nie wyglądało. No podnieś! No. Ale nie. O. Skrzynki trzeba. Zróbmy tak. Mogę takie ten? Nie. Ty niech sobie leżą. Chociaż może inaczej. O. O, hungry, hungry, tak, tak. Ile tam było na skrzynki? Trzy deski, prawda? Tak. W skrócie dużo. Ale to też mogę... O, od razu właśnie ten. Nie będzie głupie, co zrobię. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mięso. Jeden kokos. Więcej kokosu. Lubię kokos. No nie, już wieczór, no chyba żol. A co dawał motyl? Chyba zdrowie. Niech sobie jeszcze będzie. No właśnie. To. Gdzie? Jestem... O, właśnie, dobra. Metki. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. O, jajko. No i fajnie. Saving? Wieczorem? Co się wydarzy, że jest saving wieczorem? Dobra, załóżmy, że to będzie moja lodu. Ale śmieszny dźwięk. Okej. Hopsa, 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 hopsa. Szyszunie. Hopsa. Dimcy krawy. Dobra. To jeszcze jakiś porządek by się przydało zrobić, bo tu jest taka masakra, że ja piekur. Tak, drewno to. Niech tu będzie. Co jest jeszcze takie ważne? Monetki. Właśnie, a jak to chyba tu?
O, właśnie, czyli Gold Nugget to jest 3 monetki. No i spoko. O Jezu. O, tak. Na maszynę alchemiczną, 4 deski, 2 kamienie i 2 diodki. Niedźwiedzki też były tu. Czyli 4. Tam jeszcze jednego złotka brakuje mimo wszystko. Kolejne jajko. No i sponio. Jakoś za pięknie jest, mam wrażenie. Może wykraczy, no ale... Jezus Maria, same dobroci lecą. A ja już nie mam miejsca. O, wąż gdzieś był. No nie dasz mi czegoś sprawdzić? Co, i nic nie dał. Nie, jest mięso. Na której oczywiście, że nie mam miejsca, nie? Oj, lodówko, gdzie jesteś? Załóżmy, że na razie tak. Hopsa. Patyki trzeba będzie, też mi się już kończą. Chyba żart! Nie, mówiłam, że jest zbyt pięknie. Why you do this to me? Czy wy to widzicie? Aha. To zróbmy jeszcze tak. I tak. I tak. I to, i to, i to, i to, i to. I po drodze tu. Nie tak. O. Jezus Maria. Jest jeszcze tak blisko mojego obozu przypełz. Dobra. Dwa. Trzy. Albo inaczej jeszcze zrobię tak. O. Gdzie by te skrzynki dać? Bo to jest pytanie. Muszę sobie wszystko zaplanować. Tu jak będzie lodówka, bądź tu. Tu mogą być. I tak. Co jest mi niepotrzebne do życia w tej chwili right now? To sobie już zmienimy, żeby nie zajmowało miejsca. Będzie też odblokowane. To mi podnosi psychikę, jakie to jest piękne. To też mi nie jest potrzebne.
To tu. To też niech będzie. A może tu. Jednego chwilowka sobie tu odłożę. Na razie. Niech będzie tak. Do czegoś był kilo. Tylko do czego? Jeszcze trzeba było kilo. A, wiem, do kamienia termicznego. Aha. Dobra. Gdzie on jest? Dobra, czyli to znak, że mam go jeszcze nie zabijać. Tylko, że nie jest friendly. Słabiutko. Jezu, czy on pełznie? Czy to jakieś inne? Jak on mi przypełznie do obozu. To zadźgam. You do this. Najgorzej. I nie chcę, żeby to już był koniec. Szybko jedzenie. Jedz. Pełnia. Tu mogę uciekać. Jest tu coś pokroju glomera? Było coś takiego? Nie pamiętam, tak szczerze mówiąc. Widział mnie. Ale mam fajnie dużo miejsca. Dobra, załóżmy, że upłynę sobie tą wyspę dookoła, żeby mi przyjęły tak ładnie kontury i wszystko ładnie, pięknie. I to wcale nie jest ucieczka przed tym wężem. Wcale, że nie. Strasznie zalewa te plaże. To jest jakaś masakra. Saving. I płyniemy dalej. O. O nie! Nie tak. Tak. I teraz jest ponur. Dzień 10. Przeżyłam 10 dni. Jest dobrze. Znaczy, wcale nie mam na swojej wyspie śmierci niosącego to złego węża i tyle. Co leci z tych drzew? Nie pamiętam. Wiem, że drewno, ale... Patyki! A to się wykopuje?
Nie. One chyba odrastają. Są takie te. Takie fajne. Zbieraj, zbieraj. Ale to są epickie w takim razie drzewka. Jak odrastają, leją i drewno, i patyki. To już wcale nie muszę robić farmy drewna. Mam ją pod nosem. Dobra. Mam już stak drewna. Teraz tu trzeba jeszcze popłynąć. Aha, już się rozwalam. Może to nie ja, łódka, ale nieważne. Zastanawiam, ubijać tego węża? Nie ubijać? To mi zbierz. To się przyda. Jeszcze na te małże trzeba zostawić ten. Nie wiem, to się farma nazywa? Małżowa? Chyba tak. O. Boję się. Tak szczerze się boję. Jolo. Może mi wyparnie ten taki. To coś takie na odtrutkę z niego. Aha, i teraz się zajął motylkiem. Co za chamie prostak. Tu jest trochę otwartej przestrzeni. Już połowa. Uhu. Jest dobrze. Teraz jest dobrze. Ola, jesteś zwycięzcą. To jest piękne. Jak się robiło to na odkrótkę? Trzy te i to. Możemy to było zrobić. Na przykład w następnym odcinku. Jeżeli dożyję, znaczy no. Dożyję, bo właśnie jest koniec. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Taki dość. No niby nie popłynęłam nigdzie, ale mimo wszystko dość dużo emocji w tym odcinku było. Jakby nie było. Powiem wam, że się stresowałam psami. Bałam się tego węża. Strasznie. Jakby on mnie zatruł. Jakbym ja go potem zabiła. I by nie wypadł z niego ten venom. Ten pęcherz. To bym była w tyłku. Oj, to by mógł być koniec. Tak szczerze, nie? Więc, no. Mam nadzieję, że wam się podobało. I do zobaczenia do kolejnego odcinka. Pa, pa.